przez bardzo długą chwilę czasu mój znajomy tłumaczył mi, jak należy się zdrowo odżywiać. Naturalnie i zdrowo to należy pójść na bazarek, albo jeszcze lepiej pojechać do chłopa i kupić od niego jego własne warzywa, jego własne owoce, jego własne jajka. Słuchałem, słuchałem i do mnie dotarło, że można tak, ale to wymaga strasznie dużo czasu. Kochani, ja nie mam czasu na to, żeby jeździć po chłopach i szukać naturalnej żywności. Ja mam pod domem sklep, całkiem porządny, tam jest bułka bio. Ja tam sobie do tej półki podejdę, tam są takie pyszne rzeczy bio, jak chociażby kiełbasa bio, tam jest jogurt bio, owocowy jogurt bio, tam są takie pyszne rzeczy bio, jak chociażby masło bio, które obniża cholesterol nawet i to nawet nie zawiera 100% masła. No, czyli oszczędne jest, no. I tam są takie wspaniałe rzeczy w tym sklepie, wszystkie bio. I ja nie mam czasu na to, żeby zajmować się zdrowiem, żeby czytać, co jest zdrowe i co jest w składzie, wiadomo, jak jest napisane bio, to jest zdrowe, no. Jak już wszystko wyjaśniłem swojemu koledze, to on powiedział, wiesz, kochany, masz rację. Niektórzy ludzie mają zdrowe jedzenie i już nie muszą być zdrowi. Bo jak ktoś nie ma czasu, żeby kupić naturalne jedzenie, ugotować, to będzie miał czas, żeby się leczyć.